Paweł Machcewicz i Janusz Marszalec. Jeśli prawdą jest, a wydaje się, że jest prawdą to, co pisze prasa, bo jeden z dokumentów jakby programowych tego muzeum został opublikowany w prasie i w internecie. Jeśli prawdą jest to, że panowie będą na przykład organizowali wystawy dotyczące nalotów aliantów, w tym Polaków, na miasta niemieckie w 1944-1945 roku za polskie pieniądze, w ramach budowania wspólnej europejskiej tożsamości obywateli Unii Europejskiej, no to przepraszam, ale to nie ma nic wspólnego z historią II wojny, z polskim punktem widzenia na II wojnę. I tu nawet nie chodzi, bo bardzo często szermuje się takim argumentem, również Paweł Machcewicz szermuje takim argumentem, jak nie to, to co? To z szabelką będziemy pokazywali polski oręż i w kółko będziemy się epatowali polskim bohaterstwem. Czy państwo wiecie, że tak nie jest? Zresztą to jest w ogóle zabawne, bo jednocześnie Paweł Machcewicz, na przykład jednym z argumentów jego przeciwko naszej książce było to, że my szargamy dobre imię Polski, publikując książkę o Wałęsie. A on teraz będzie po prostu robił wystawy o nalotach między innymi Polaków, na polskich lotników, na właśnie na biedne Niemcy po roku 1944 czy 1945. Więc jakby tak wygląda dyskusja o historii. Ale tak szczerze państwu powiem od siebie, że z wielkim niepokojem patrzę na to co oni zrobią z tym muzeum. Wydaje się, że to jest po prostu bardzo groźne dla naszej tożsamości, dla naszej edukacji, dla młodych ludzi. No ale takie czasy po prostu. Jak ja zaprosiłem państwa gwiazdów do szkoły plastycznej, do liceum w Gdyni, to w zasadzie przez to straciłem stanowisko, bo to jest niszczenie historii i tak dalej, bo to się nie podoba aktualnym władzom. No a za pieniądze publiczne, za bardzo duże pieniądze, będą robione takie wystawy, jakie będą. Nawet czytałem ostatnio, że ten film kontrowersyjny o Westerplatte też dostanie pieniądze. Też dostanie pieniądze z budżetu, także tak to wygląda.